wszystkim z tej strony swoją jakiś. Zacznijmy sobie przy kolejnością Planet Joyce, czyli gra. Gla, gra typu. Um... Nasze jednostki, które ustawiamy z jednej strony kontra przeciwnicy z drugiej, czyli Gila typu Defense, e, gila typu e, Zombo Buster, żeby pamiętam e, Teraz też miałem jedną e, z gierek tego typu ostatnio ale zapomniałem tytułu W każdym razie, będziecie wiedzieć co tu mi chodzi A, Zaczynamy naszą przygodę New Game i mamy tu jakąś historię Która średnio mnie interesuje, ją prze, przewijam e, Okej, okay, czyli mamy tak jakby Naszą bazę, jak powiem e, Mamy teraz do wyboru, e, w, jak się nazywa Mapę, którą możemy zaatakować Czyli, o Jezusie Chcieliśmy tutaj na Tatooine, ale teraz nie możemy tego bo jest Not Recommended, mamy teraz schować na Oktog, czyli na tą pierwszą naszą planetę, żeby zniszczyć z niej e, ogólnie że tak powiem potwory, tak? Więc wchodzimy sobie tutaj, e, jesteśmy, leveletujemy naszym e, jak się nazywa samolotem. E, Pojazdem kosmicznym z naszymi juicerami Tak będę nazywał naszych towarzyszy, bo tak się to W ogóle nazywa, i będziemy Właśnie czyścić to, co Tutaj się, że tak powiem e, Pojawi, okej, okay, drillujemy się Żeby móc wysłać nasze jednostki Robimy sobie jakby naszą wyspę Skipuję to, żeby, bo to nas nie interesuje, że tak powiem Mamy alert, że nadchodzą przeciwnicy No i mamy właśnie stawiać sobie jednostki, więc Stawiając sobie tutaj naszą jednostkę, pyk Mamy naszą pierwszą ziomeczka na środek Który na początku sobie oczywiście strzela, tylko e, Z pistoleciku, tu mamy Idle Lab Czyli mamy pójść do laboratorium, które e, będzie nam pewnie pokazywało jak możemy sobie rozwinąć nasze jednostki, czy po prostu e, ich właśnie zupgrade'ować w tym stylu. Um, Okej, okay, czyli jeżeli będziemy to wszystko klikać, to będziemy sobie coś tutaj, że jak powiem, odkrywać, tak więc tutaj możemy sobie to zrobić, żeby był e, upgrade naszego ziomeczka, którego sobie właśnie tutaj mamy w tym miejscu. E, teraz się robi ten, właśnie to laboratorium. Mógł to pewnie przyspieszyć, ale wtedy pewnie też normalnie grę przyspieszamy. więc innymi sobie to, że jak powiem. E, a, bo da, przyspieszmy, przyspieszmy w ogóle, bo ten ziomek zanim się tutaj do czołga, to potrwa to dosłownie e, rok. Mamy pierwszego pokonanego. Mamy teraz właśnie nasze laboratorium. Mamy naszego double shota. E, available items to Research. Co, to co tam teraz kliknąć, Aha, czyli po prostu mogę kliknąć. Mamy teraz tą naszą. Mamy ten nasz upgrade, mamy tego double shota. E, teraz tak. E, to sobie kliknijmy, żeby się, że jak powiem, researchowało, e, będziemy mieli jakieś tam może nowe duperelki podpalane. E, to tak, możemy go zrobić, z więc go upgradeujemy, żeby mi tego double shota. Dopiero są jednostki, też ją od razu upgradujemy. i teraz możemy w ogóle wrócić do normalnej prędkości, ponieważ e, przyspieszony, przyspieszony to będzie dość takie e, przesadzone. Ogólnie muszę też się skupić na tej gierce, ponieważ na razie jestem e, myślami wszędzie, nie wiem zbytnio na czym się skupić. Wszędzie są jakieś upgrade, jakieś duper, ale których zbyt nie ogarniam, po prostu kliknąłem coś, żeby... Z zaupgradować, jak widać, jak na razie, jak powiem, wyszło to naszym korzyści. Mamy tutaj nasze laboratorium, odkryliśmy sobie teraz co E, Trawera, możemy sobie robić właśnie nową jednostkę e, Ewentualnie możemy coś tu jeszcze zdobyć, na no to po to, to, to Explosives, e, które moglibyśmy sobie rozwinąć Jednakże na razie mamy ile pieniędzy? Mamy pieniędzy 248, więc możemy sobie zrobić Liquid Nitrogen Żeby się, że jak powiem, e, odszukiwało, żeby się laboratoryjnie tam zaczęło e, wyszukiwać co tu sobie nam powstanie A na razie nasze trzy jednostki ładnie tutaj wszystko czyszczą i zarabiają dla nas e, po prostu pieniądze Nasi juicerzy, którzy Wydają się mistrzami w swojej dziedzinie. Osobnikami, które bez względu na to, co się tutaj jej wydarzy, będą w stanie ich wszystkich odepchnąć. Jestem w ogóle ciekaw też, czy. Uh... Poziom trudności zwiększy z, z ilością fal, czy na przykład dopiero na następnej e, planecie. I też, czy tylko trzy planety będziemy mieli do zniszczenia. Na razie, także jak się na tej wielkiej, różowej kulce, którą musimy pokonać. Ogólnie mogę dodać mi jeszcze jedne jednostki przed tak? dodać tutaj, że jak powiem, kogoś jeszcze jednego strzelającego, ale na razie tego nie robię. E, freezer Unit oraz Bubbles, czyli mamy tutaj e, szansę na nową jednostkę, jeżeli byśmy, by, mielibyśmy wystarczająco pieniędzy. Ewentualnie Bubbles, e, które by nam, że jak powiem, researchowało na przyszłość coś e, do... Nowy... przepraszam bardzo. Do nowych jednostek, więc robię, robię z tego researcha. Mamy tutaj zdobyte pieniądze, dodam sobie zaraz te jednostki, żeby. Ktoś tutaj jeszcze strzelał z nimi. Tylko pytanie teraz: Czy ja chcę. Ok, na środku o mnie zastępuję. Tutaj dodam kolejnego. Nie chcę, że jak powiem, rozdać za dużo tych jednostek. Za szybko, ponieważ potem może się okaże, że na jakieś linii będziemy potrzebować, a nie będę miał pieniędzy. Eee, Bubble gun, będziemy mieli odblokowany. Który będzie nową jednostką, jednakże na razie na tym się, że jak powiem, nie skupiłem Na razie musimy bronić to, co. Aha, w ogóle czasu nie wybrałem do, mm, że tak powiem, odkrywania. Więc allen fruty sobie tutaj zrobię. Niech będzie, że te 50 golda. Tak, czy jak je na pewno zaraz tutaj e, odzyskamy. Na pewno potrzebujemy wzmocnić sobie to linie, tak więc czyli się 150 golda, dokładnie, to zrobimy sobie tutaj naszą nową jednostkę, żeby, były ka żeby na każdy nie po prostu leciał potrójny pocisk, tak, no zaraz będę mógł, mógł że jak powiem, ich jeszcze bardziej, ale na razie wychodźmy do laboratorium, mamy Therapic Injection, które dałby nam nową jednostkę, więc może być jakieś leczenie, więc coś w tym stylu, więc sobie ją odkryjemy, żeby nie było tak, że nasze jednostki będą ograniczone tylko do właśnie takiej jednej oso jednego osobnika, tak, A Credit Maker, aha, czyli zrobiłem sobie jakieś 1000 kredytów i dlatego zrobiliśmy Achievement. Okej, okay. podoba mi się to. Jestem w ogóle ciekaw, czy na przykład ten therapeutic injection będzie na przykład e, jednostką, która będzie stworzyła się z tego gościa na przykład, który jest nieupgradowany, czy na przykład jakaś no, będzie totalnie nowa jednostka? Nie wiem. Now you can heal units on the battlefield. Click on the unit and then click heal Czyli jeżeli e, ktoś nie będzie u nas HP, możemy na niego kliknąć e, i wtedy zwróci się u niego życie. Dobrze wiedzieć ogólnie, że nasze jednostki mają życie. Zresztą tym stylu, przed giną na, na jedno uderzenie, ponieważ to było wtedy naprawdę dość tragiczne. Ok, przyśpieszmy ten, te fale już do końca tutaj. Pyk, 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 pyk. Załatwiajcie go. Mamy piątą falę. Czy uda mi się ogólnie za pierwszym razem udać, e, znaczy przejść tą całą pierwszą wyspę? Bez żadnego podknięcia, bez żadnego problemu. Może się da. Uwaga, e, strzelajcie, strzelajcie. Jeżeli będę miał wystarczająco pieniędzy, to stworzę wam jeszcze, jak co. E, drugi poziom tych gości przed wami. E, mamy granaty. Czyli nowa jednostka ewentualnie wziąć sobie... Uuu, freezer unit. Ja pan, Ja jeżeli wiecie, uwielbiam trzykać jak freezer unit, jeżeli mają możliwość, że jak powiem, zamrożenia kogokolwiek więc to odblokowujemy. Teraz tak speedapujemy ich wszystkich, żeby tutaj to wszystko, że jak powiem, zestrzeliło. Przecież mogę robić. Aha, czyli tylko dwa, dwa typy e, prędkości są. Okej, okay, teraz tak, muszę się skupić. Muszę zrobić tutaj upgrade zdecydowanie. Pyk za 80, pyk za 80 i pyk za 80, ponieważ te jednostki tutaj są naprawdę... Ale to naprawdę wytrzymałe, więc będzie trzeba do nich zaraz dodać właśnie naszych freezerów. Dajcie, czy, czyścicie, czyścicie. Teraz tak, mamy naszego e, freezera e, na odblokowaniu. Teraz tak, czy ja muszę to kupić? Aha, czyli jeżeli kupię sobie tak, to mamy go, że jak powiem, w naszym miejscu. Czyli wystarczy mi teraz zdobyć pieniądze i będę mógł dodać właśnie naszych freezerków do, e, naszego, do, naszego, do naszej bazy. Znaczy, do naszej e, bazy chciałem, co ja powiedziałem, do naszej um, armii. Tylko nie, on ma chyba mały zasięg. Porównując z e, tym, co potrafią robić e, nasze. E, normalni strzelcy. Nasi normalni strzelcy, to oni mają chyba mniejszy zasięg, więc jest troszeczkę gorzej. Mele Combat. u jednostki które będą melasami. To jest nawet całkiem spoko, jednakże widzę, że sporo jednostek jest e, tymi dystansowcami, więc to może być też dla, dla nas niekorzystne. Teraz tak, Miotać ognia, bubble gun czy mele, goście? Um, Wezmę Flame Tower. Trower, żeby po prostu wszystkich zamrażać. A nie, raczej podpalać. Jednak nasz zamrażający bije na dystans. Czyli nie jest z nim aż tak źle. Nie jest on już tak bardzo bezużyteczny. Myślałem, że on miał na przykład, nie wiem, trzy kratki do przodu, coś w tym stylu. E I to by się po prostu. I jego po prostu całem co zobacz, umiejętności kończyły, mam teraz wystarczająco dużo pieniędzy, więc zabiorę sobie teraz tak, tutaj jednego zamrażającego, tutaj z drugiego zamrażającego, jak tylko będę miał wystarczającą ilość, znaczy jak się zaduje ten cały recharge i teraz mogę robić sobie flame throwera na każdej linii, więc zabawiam pieniądze, jak najwięcej, żeby wiecie, postawić sobie na każdej linii, e, teraz tak, tutaj miotacz ognia, tutaj za ile będzie, ogólnie za 210, to jest strasznie drogi, mm, mogę zrobić sobie ekspluziwy. Może eksplozje będą obszarowymi ziomkami, więc sobie go dodam e, Restartujemy. Wiem, że raz przez nie mam pieniędzy na większą ilość miotaczy, oni ale spokojnie, wszystko w swoim czasie, e, w ogóle on też tak się nie strzela, ponieważ widzę, że on mam mały zasięg w porównaniu z tym co ma e, co mam inne jednostki, no mam mały zasięg, ale ale, 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 pyk! Okej, okay, ich tutaj, palek tutaj! Szybko! Pa, ono pali parę jednostek na raz, więc to jest całkiem spoko. Przejdźcie, zaraz się skupię! Tak, on pali pali jednostek na raz. To nie jest tak, że jak właśnie z, z zamrażaczami czy z naszym z naszymi tutaj glutkami, które są tym soczkiem, że jak się nazywa walą tylko w pierwszy cel. Oni mogą, że tak powiem, przebijać się przez to wszystko ee, na parę jednostek w przód, więc to jest całkiem spoko i nawet teraz mogę przecież skupić się na tym, żeby zrobić im jeszcze wyższy poziom, tak? Żeby może ich wzmocnić. Więc zrobimy tego researcha, ładujemy to wszystko i zobaczymy, czy w ogóle będę w stanie kogokolwiek wzmocnić, bo już jesteśmy na ósmej fali, na pierwszej wyspie, e, w pierwszej, wyspie w pierwszej planecie, tak? Więc normal speed, uwaga, zaraz. E, a nie, jeszcze nie, nie muszę, za, dopiero zauważyłem, że jeszcze tyle tego ulepszenia musi rozwinąć, uwaga mamy naszych lepszych miotaczy ognia, więc tutaj go sobie szybko wzmacniamy, za 70 tu za 70 i tu za 70 więc każdy z naszych miotaczy ognia jest na wyższym poziomie, teraz trzeba się skupić na tym żeby nasi, nasze lodowe jednostki były na wyższym poziomie, także to wymaga od nas 720 dolarów więc to zabijemy zaraz i pewno będziemy mieli wystarczającą ilość pieniędzy, mamy wystarczającą ilość pieniędzy zalodować za research i teraz po prostu czekamy na to aż się on cały załaduje, ponieważ widzę, że Zdecydowanie będziemy go potrzebować, patrząc potem jak bardzo dochodzą do nas te wszystkie jednostki, uwaga zobaczcie ile tego jest, zobaczcie ile tego jest, to jest tragedia w tym momencie dobrze, że te miutacze ognie tutaj są, ponieważ one walą w parę jednostek zobaczcie jak to będzie teraz wszystko nie wyglądało, jak to będzie wszystko się paliło Jakby teraz wyleci tylko jeden e, z tych e, jak to nazywa e, z tych e, płomieni, które nagle wylatuje to po prostu wszystko nagle ginie, ja jestem, jestem zaciekawiony jak działa nowy e, zamrażacz czy on ma że jak powiem, co on, co on teraz robi? Upgrade. Teraz co on teraz, że jak powiem, może robić z tym, że większy zasięg, większy damage? Nie wiem. Jednakże, co to jest? E, Orbital Mines to jest jakaś jednostka, która powoduje, że e, miny się będą tworzyć szybciej. Coś w tym stylu, więc zrobię sobie to. Zrobię sobie to, bo może to nam się przyda. Może to nam będzie się przydawało w przyszłości, więc e, lepiej wydać teraz na to, dopóki jeszcze możemy. Dopóki się żyjemy, tak? teraz tak, nowe jednostki, czyli właśnie naszych granat, granatników sobie tutaj robię Ponieważ, co e, miałbym ich nie wykorzystać? Skoro ich sobie odkryłem, że tak powiem, a to trzeba byłoby ich wykorzystać, żeby też właśnie zaczęli rzucać. Zobaczymy, czy są właśnie jednostkami, też, um, jak się nazywają? Jednostki obszarowe, jak właśnie zmiotacze mogą. W ogóle leci pokeball. Aha, czyli oni rzucają, i tam, gdzie dorzuci się granat, nagle wybucha i bije parę jednostek na nas, tak? Do tak jest! Tylko, że przez to, że mamy tego spowalniającego typka z tyłu, no to jest troszeczkę większy problem, ponieważ e, no granat nie dolatuje więcej tam, gdzie by e, mógł dolecieć. Dopiero jak tutaj podchodzą te jednostki, to ten granat działa jakoś o wiele e, lepiej. Dawaj, rzucaj! Musisz rzucić do Czemu on rzuca je tak strasznie wolno? My chyba nie rozumiecie, na jakiej sytuacji my jesteśmy aktualnie. Ten miodacz ognia może być niewystarczający, aby ci tutaj obronić, granatniku. Chociaż może jest wystarczający. Jest wystarczający, zdecydowanie jest wystarczający i dajemy raduszko to ewentualnie tutaj dostanie troszeczkę damage'a, ale ja tu mogę dać sobie ci strzykaweczkę i gościu jesteś na jakichś prochach, które utrzymają cię przy życiu, ja nawet nie wiem czy te orbital mines'y są w ogóle w stanie się załadować w tym momencie do końca, czy one zdążą, czy jednak my skończymy szybciej falę, uwaga, skończyły i teraz... Nie jest zbyt dużo odblokowałem. Naprawdę nie wiem, dużo, zbyt nie odblokowałem. Ja sobie zrobię teraz wyższy upgrade Miotacza onia ponieważ to jest naprawdę świetne. Tylko, że no niestety czasu nam chyba zabraknie, więc. O nie! Jest jeszcze coś takiego jak boss! Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Tego się nie spodziewałem, tym bardziej, że bossy są jeszcze na innych e, miejscówkach. Więc tutaj musi być upgrade. Tutaj szybko upgrade. E, Pyk. E, musi być. E... O nie! O nie! Co sobie tam z tym poradzi? Okej, okay, po... Nie, nie... radzi sobie z nim! Dostaje bęcki po głowie! Lecz... Leczonko, teraz tutaj szybko... E, e, miotacz ognia! Tutaj też szybko zaraz będzie miotacz ognia potrzebny! Zdradzisz mi jednostkę! Zdradzisz mi jednego z ognia! Jakim cudem? To nie, to... To mu zamrażasz, nie miotacz ognia! Co ja gadam?! O mój Boże! Okej, okay, Orbital Mine. Niech to będzie ten Orbital Mine stał sobie w tym miejscu. A w tym miejscu będzie mi otacz ognia. Tu robię sobie tak, a... O nie, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy na upgrade'y. Ajajaj, ajajaj! Aj, aj. Błagam, żebyśmy sobie dali radę, błagam żebyśmy sobie dali radę. O nie! Zjadło nam znowu jednostkę! Czemu zabrałeś i zjadłeś? Czy ktoś ci w ogóle pozwolił? Ty świntu, A ja nie mam pieniędzy. Nie mam, moi drodzy, pieniędzy. Teraz wszystko jest zależne od tego... Czy po prostu moje jednostki to przetrwają? Dobrze, że to akurat maski jak biją Biją dość, za mał, dość mały damage To jedna maska zginęła Teraz ta maska, czy ona w ogóle zginie? Czy ja mam w ogóle jakąś szansę? O, mamy szansę na zrobienie jednostki nowej Więc dodajmy jednostki, która będzie szybko nas strzelała Pyk! Dawaj! Pykajcie szybko tą maskę! Musimy jak najszybciej rozwalić no być nawet wyższy poziom e, tego miotacza ognia, nawet nie wiem, czy nie jest na najwyższym poziomie, na, na tym trzecim Uwaga, macka! Jest rozwalona, więc nas tak, ten miotacz ognia jest na wyższym poziomie, ten miotacz ognia jest na wyższym poziomie, ten jeszcze nie będzie mógł być, ale zaraz go jakoś tam e, wciśniemy. Pyk. O, jednak go nie wcisnę, jednak go nie wcisnę, jeszcze... jeszcze go nie wcisnę. Ale. Wydaje mi się, że powinienem zacząć się skupić na tym, żeby robić te... A... chyba to. Nie wiem, czy nie, nie, to jest poziom. Czy to, to jest ten double shot, że drum to jest chyba to, więc to będą musiał rozwinąć niedługo, ale to jest 1000 golda, więc na razie jedynie co możemy patrzeć, to jak nasze jednostki z tym wszystkim walczą. Nie mogę zrobić z nicza pieniędzy, mogę tylko właśnie patrzeć jak tutaj się strzela i strzela i strzela. No jego życie tutaj się, że tak powiem, już powoli kończy. Więc nasz pierwszy boss, pierwsza wyspa, pierwsza planeta powinna być wykonana pięknie, idealnie i powinno być zwycięstwo, uwaga! Jest koniec. You win, moi drodzy, mamy naszą pierwszą planetę osiągniętą. Było dość e, łatwo. powiedziałbym, że było dość łatwo, potem zaczął się powiedzmy robić coś takiego e, dziwnego, że tak powiem, bo zdziwiłem się jak to wszystko się rozwinęło, ten boss mnie też przestraszył. mówię sobie, o, wygraliśmy w ta fala, to jeszcze boss. Czyli na drugim wyspie... na drugiej planecie też będzie boss i na też będzie e, boss. Czy o kolejna, znaczy czego ostatnia planeta będzie naszą, e, naszą planetą jako Ziemia. W każdym razie to obrazy, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z gry planet E, troszeczkę z czasem ogarnąłem ogór co i jak z tą gierką Więc mam nadzieję, że drugi odcinek będzie troszeczkę bardziej e, przyjemny do oglądania e, e, Dla was Dla mnie będzie też milszy do nagrywania e, Jeżeli wam się podoba gierka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie kanału, zostawcie suba w tym momencie Naprawdę byłoby fajnie, gdybyśmy e, zdobili milion subów do końca roku Nie, nie ma opcji jakiej, ale, ale byłoby fajnie e, Jeżeli macie jakieś propozycje na gierki w przyszłości to, e, Chcielibyście lecieć na tym kanale, to zostawcie je w komentarzach, ja wszystko sprawdzam spokojnie, jeżeli coś napisaliście, nie musicie spamować tym drugi raz w kolejnym odcinku, naprawdę. Eee, I jeżeli znajdziecie, znajdziecie, kto wam gratuluję. to było na tyle, ja się z wami żegnam, siemanko, peace. Yo!